back on Mother Nature. Everybody wants to No okej, okay, jesteśmy z powrotem. No, jesteśmy z powrotem i... Mamy 6 sekretów, widzę. Jesteśmy w podziemiach zamku Drakuli. U nas jego jakiś tam ten paś cały pizgnął w łeb. No ja myślę... Ale ja go kojarzę chyba z serii Drakuli. On był w serii Drakuli? Coś tak, jakiś taki garbaty, jakiś tak, taki tak, tak, był taki garbaty, ale no, no ja tak ogólnie nie pamiętam w ogóle tego filmu. Ja też właśnie, a tak z tego starego Drakuli tak coś kojarzę. Ciemno tu? To się da rozwalić. Bronię nam zakosił! No, tu jest jakiś miecz. A ja chciałam strzelić w to. Gdzie masz miecz? I flary. A, dobra. No... No, nie mamy broni. Cholera. Coś się otworzyło? Dziwny odgłos miałem. Co to jest? Ale ten miecz, to ci powiem, to jest taki, no... No, ale do czego ten miecz? A to nie jest jakiś shotgun? Wygląda jak shotgun. W sensie, jak wejdziesz w menu. Choose ammo. No bo tu jest choose ammo jakby. To można typ... A, to patrz, my tym możemy... I tym trzeba rozwalić tą kratkę, bo ja w to chciałam strzelać, a to po prostu mieczem. W którą? Taka, tam gdzie się ocknęliśmy, jest taka kratka jakby. I to trzeba potraktować mieczem. Znaczy kratka, no nie kratka, przepraszam, nie kratka, źle się wyjaśnię. Rozumiem. Takie, jest, no. Jest taka, no w każdym razie rozwaliłem. Tam był też taki trupek. Czekaj, bo tu jest jakiś... Powiem ci, że... Tu jest jakaś chyba zagadka? O kuźwa, tu jesteś z przesuwaniem. Ja sobie to zapiszę może lepiej. Bo to może być, nie wiem w którą stronę, to może być dramat. Dobra, ja już wiem o co chodzi. Co? To jest do przesuwania. Widzisz do przesuwania, a. Tak, widzisz to i teraz tak, jest, to jest pomieszane, tak? Ja mam kurde, nie wiem jak to zrobić. Generalnie jak wsunęłam jedną do środka, to jakby pod jedynką jest na ziemi symbol dwójki rzymskiej. Przypuszczam, że trzeba to w odpowiednie symbole po prostu przesuwać. O kurde. Tu jest dwójka, to gdzie? O, tu jest dwójka. A tu jaki jest symbol? Kuźwa mać, to będzie kiepskie do zrobienia, ci powiem. Tu jest trójka! O, pod dwójką jest trzy. Pod dwójką jest trzy, czyli trójkę bym tak. Trzeba było tam dopchać. Nie, to będzie tragedia. Ale jaja. Wiesz co, no... Pcham to nie na wiem, oślep. Na razie pcham, na razie na oślep to pcham, bo nie mam koncepcji. Ja też nie wiesz. Mam pojęcia, czy to... To czyli, ale tutaj też są korytarze za tym. Aha, i tu z tyłu też są korytarze, to dobrze. Czekaj, bo teraz nie pamiętam, gdzie ta jedynka była? Tu była jedynka? Tak, tu była jedynka. Dobrze, że za tym też tak, są korytarze, tak, za tym właśnie wiesz? Też widzę, że są. To jest dobre. No to co, mogę to do przodu przepchać? No to dwójkę będziemy wiedzieli. Może to nie będzie takie ciężkie. Aha, bo to jest trójka. A tu mam postawić dwójkę. Staram się, na razie skupiłem się na jedynce, nie wiem. Na jedynce, ja tak samo. Skupiam się na jedynce, robię sobie miejsce. Tu jest jedynka. Tylko nie wiem, czy dobrze w dobrym miejscu mam trójkę, nie? No trójkę na razie jakby od tyłu ją tam przepycham. Nie przodem, tylko jakby tyłem. No wiem, wiem właśnie, ale ja chyba to źle robię. Jak zwykle, tym przesuwanie to jest po prostu cudowne. Źle. Ja też teraz źle zrobiłam. Nie mogę tak zrobić. Mi się zablokował. O nie, czekaj. Ona to może na to wskoczyć? Czy nie, nie, właśnie. Zablokowałam się. O, losie. Ej, nie da się tak. Jak ja mam to zrobić? Czekaj.
No, to nie jest takie proste z tą jedynką. No wiesz, ja mam tą jedynkę, tylko ta trójka teraz mi tutaj uciekła. Już ją wstawiłeś, tą jedynkę? Jedynkę tak, ale trójka mi przeszkadza teraz. Nie wiem, jak mam tą trójkę wyciągnąć. Bo ona jest naprzeciwko jedynki u mnie. Kuźwa, nie wiem. Nie, to ja jeszcze nie wstawiłam. Nie, bo ja się blokuję po prostu, bez sensu. No to już nie przesunę, co ja robię? A chociaż czekaj, może tak. Bo tam było takie... Tą jedynkę to jeszcze tak przesunę. Mam tu jakiś patent, ale mam tam, że to będzie dobre. Źle to zrobiłam, znowu to źle zrobiłam. Kurde, nie mogę to zrobić. Wyciągam to. Nie wiem, czy tego nie trzeba będzie przyspieszyć na nagranie. Troszeczkę pewnie tak, bo... No, bo to będzie naprawdę, słuchajcie, zleci nam tu naprawdę sporo czasu. Albo to zrobimy na fuksa, albo będziemy to po prostu męczyć. Wiadomo, o co chodzi, nie? Trzeba po prostu tak to poprzestawiać. Przesuwanie to jest takie męczące. Dobra, jedynkę wiem już jak rzucić. Tak, jedynkę też już mam, tylko tą trójkę. Dobra, załóżmy, nie? I teraz... Nie, znowu źle zrobię. Muszę dwójkę wyciągnąć. A tam korytarz w dwójce jest za tą dwójką ciąganą, tak? No. To się nie na podłodze i jest jakiś korytarz tam z tyłu, czy nie? Czy to trzeba w ogóle wyciągnąć? Za dwójką? To jest, dwójka to jest na środku, tak? To ma się łączyć z jedynką. W sensie chodzi mi o klocek. Czy coś za dwójką jest, tak? Za klockiem? No. Nie sprawdzałem się, dopiero teraz wyciągam dwójkę. Ja sobie to teraz muszę myśleć o tym. Wyciągam właśnie tą dwójeczkę. Teraz muszę pomyśleć, jak tutaj pokierować tą... A co to jest? Za dwójką jest chyba sekret. Tak? Tak, tylko trzeba mieczem rozwalić. Tak, jest sekret. Nie, ja powiem ci, że ja nie mam koncepcji, ja nie wiem, jak to zrobić. Bo nawet jeśli to wysunę, to się do mnie dostanę. Jestem w beznadziejnej sytuacji. No ja nie wiem, ja jeszcze próbuję tutaj. Chyba mi to jakoś... Sobie teraz myślę, że jestem w beznadziejnej sytuacji. Chyba, żebym tą jedynkę w ogóle wypchała stąd i dopiero później... Dobra, jeszcze mam jeszcze taką koncepcję. Tak? Po prostu, nie wiem, wydaje mi się, że ta jedynka, żeby móc manewrować tamtymi pozostałymi, nie może być na swoim miejscu. Wiesz co, jedynkę? To ja przepchałem tam w ten taki korytarzek. Właśnie kratę taką. Ja teraz też to robię. Ale taki korytarzek właśnie nie z kratą, tylko taki korytarzek... A czy naprzeciwko jakby tego, co powinna stać? Wiesz co, naprzeciwko tego, gdzie płonie ogień po drugiej stronie, tam gdzie rozwaliliśmy tą kratę mieczem. To tam jest taka wnęka jedna malutka. Ja tam wcisnąłem tą jedynkę w tą wnękę. Mm-hmm. Ale nie wiem, czy to... I ona mi wtedy, ona mi ta jedynka nie przeszkadza w ogóle, wiesz co chodzi? Ja sobie teraz manewruję tylko trójką i dwójką. No właśnie, bo ona przeszkadzała, bo bez tego, że gdyby ta jedynka stała na swoim miejscu, to nie, nie po prostu tutaj tak, musiałam ją właśnie tym pomanewrować. Tam jest taka wnęka, właśnie przy tej jedynce, ale gdzie jest podłoga. Nie, to możesz wcisnąć wtedy. Wtedy jest okej, okay. Czekaj, bo trójkę, tak? Dobra, trójkę dałem. No ja to mam. Zrobiłem to. Znaczy jeszcze przesuwam, ale już jakby wiesz, nie pogubię się. Chyba ja też się nie pogubię, tak myślę, ale no nie chcę mówić, jeszcze nie chcę krakać. Chyba, ale chyba będzie już dobrze. Chyba, że czekajcie, chyba może jeszcze spieprzyłem to. Tak, jeszcze spieprzyłem. Wydaje mi się, że ja chyba już jestem na dobrym, że tak powiem, na dobrych torach. Tą jedynkę muszę teraz wysunąć. Sobie tą dwójeczkę tutaj przepcham. Kurde, ale pamięć, to nie jest takie proste. No, skomplikowane. Ale taka przyjemna, znaczy przyjemna. Taka przyjemna, taka, bo jakoś strasznie mi to nie doskwiera, w sensie, że nie męczy się jakoś tak, wiesz. Ja wiesz, ja lubię też wiedzieć, o co chodzi, bo na przykład przy tamtych takich dźwiękach, nie wiem, czy te dźwignie pamiętasz poprzednio? Dźwignie, tak, to takie było, nie wiadomo. Na pałę to było takie. A tutaj przynajmniej wiem, o co chodzi, ale... Dobra, gitara, bo ja już wiem, jak to zrobić, także wystarczy tylko po prostu odczekać chwilę, aż po prostu przestawię to na swoje miejsce. Też jesteś już na dobrym... Ja już dwójkę przesuwam i koniec. No ja teraz trójkę wkładam i jeszcze przesunę sobie jedynkę i będzie. Ale co się zadziało, to nie mam pojęcia. Ha, tu się otworzyła krata. No ja mam jeszcze chwilkę przesuwania. Ale zaraz będzie po wszystkim. A w ogóle to sobie zapiszę, bo nie daj Boże, żebym się teraz wjechnęła gra. To bym tego nie przeżyła. Wiesz co? Kuźwa, zwaliłam to. Dźwignia. Ja nie wierzę, spierniczyłam to. O Boże. A to czasówka. To ja poczekam na ciebie i tutaj zrobię cięcia, prawda? Zrób sobie cięcia. Bo inne miejsce ja to popchałam niż ty i to mi po prostu ukrył. Aha, no widzisz, to tutaj ja dałem to w tą wnękę. Ja nie wiem, jak to zrobić nadal. Z tą jedynką. Żeby się nie poblokować, jak to wstawię na odpowiednie miejsce, ale mnie to denerwuje. Nie chcesz dać tej jedynki, gdzie ja tam dałem, to w tą wnękę tam? Czekaj, teraz będzie dobrze. Okej, chyba będzie okej teraz. Poczekaj. Teraz w ostatecznym... Który głaz wstawiłeś jako ostatni? Dwójkę? Na jedynkę, w sensie. No właśnie tą jedynkę zostawiłem sobie tam w tym rogu, w tym takim dziwnym jakimś... I ją wcisnąłeś jako ostatni. Tak, najpierw trójkę, potem dwójkę i na końcu jedynkę. Bo jak wcisnę jedynkę musi być na końcu. Dobra, jest okej. Nie. Ja ją będę miała... Ja wcisnęłam trójkę, jedynkę i teraz wcisnę dwójkę. Aha, no jak się da? No, da się. Dobra. Bo widocznie ja sobie to bardziej może pokomplikowałam i namieszałam i...
i dlatego to tak wyszło. Dobra, jestem. To idziemy dalej. Tak jest. I powiedz mi, gdzie to się otworzyło? Wiesz, to na sufit. A, jest, dobra, widzę. I tutaj jest jakaś czasówka i jest jakiś klucz, ale nie można go zabrać. Czasówka, bo jest dźwignia i trzeba by było szybko. Aha, chyba że czekaj. Właśnie, może ten klucz można rozwalić tym mieczem. Tak, pewnie tak. Bo jest za taką. Bo jeżeli. Gablotką. A to pewnie tak. Tak, da się rozwalić. Mamy klucz. Miecz już nie działa. Mam taką kamerę, że... Ale ja mam kamerę taką, że ja nie wiem, gdzie mam iść. No po drugiej stronie, jak przeskoczysz to, tą kratkę, to tam jest dźwignia, tylko że to jest jakaś czasówka. A. Nie, po prostu kamera mi się w takim beznadziejnym miejscu ustawiła i jakby nie chciała odskoczyć. Może teraz będzie dobrze. Ale my nie. My mamy w ogóle jakąś broń? Jest nie tak. Poczekaj, nie rozumiem. Jak wziąłam klucz, to tu jest wszystko... Aha, nie, dobra. To są zamknięte drzwi, tak? O mój Boże. Czekaj, mam jakąś katcenkę. Znowu idzie ten... on się kapnął, że... A, my tutaj jesteśmy. On się kapnął, że my wyszliśmy. Aha. Słyszałam wilki. What's that noise? I'll give you reason to howl. You'll see. O mój Boże, on wypuści te wilki? Nie. Bo my nie mamy się czym bronić. To jest apteczka. A tym mieczem? No bo przecież on działa jak broń. Ale nie mamy miecza już, bo jak zabraliśmy klucz, to... To trzeba było to zrobić odwrotnie. Ja nie wiem, czy ja nie nadpisałam save. O Jezu, ja chyba też. Chociaż? Tak, nadpisałem. O, w mordę Jerza. Ale jesteśmy czubki. No. Jezus, dobra, nie wzięłam tego klucza. Aha. No to ja chyba mam przerąbane. Ale rozwaliłam tą szybkę. Poczekaj, sprawdzę, jak coś to ci dam, tylko że mnie zastanawia fakt teraz, czy... Bo ona coś powiedziała po rozwaleniu chyba tej szybki, czy po wzięciu klucza, bo już nie wiem. Znaczy powiedziała o mieczu, że się rozwalił miecz, coś tam, i że już jest bezużyteczny. A no właśnie, o kurde, to nie to, ale będzie lipa. Mam to, jest, mam takiego save'a. To jakby co, to ci użyczę. Ale sprawdzę, czy w ogóle to o to chodzi, wiesz? No dobrze, ale pewnie tak. Sprawdzę. Mhm. No ale to... Ale lipa. No takiego trolla w customach dawno nie widziałam. Teraz mam tu miecz, wiesz? Zaraz ci powiem, czy da się ich ubić. No na pewno. Ale ja to źle zrobiłem. Ale kto to wiedział? No właśnie. Ale nas custom strollował. A ja tak często robię właśnie, że zapisuję cholera na jednym slocie. Źle to robię. Ale czekaj, no dziwne, bo... Ten koleś ubija te wilki. No ale, a jak będzie później jeszcze potrzebny miecz? Nie, no ja muszę je zabijać tym mieczem. Ale to dziwne, bo on... Ja je mieczem zabiłam. Tylko teraz mnie zastanawia, kiedy mam iść po ten klucz, czy już teraz, czy jeszcze nie. Cholera. No i tak bardzo nadpisałeś sobie, w sensie nie jesteś gdzieś w połowie przesuwania, czy totalnie... Nie, od początku bym musiał zaczynać grę. Aha, no nie, no to muszę ci dać save'a. Także, no ale wiesz co, no nie wiem, bo on pozabijał wszystkie wilki, został tylko jeden. No.
No i ja normalnie żyję, jestem tutaj, więc... No dobra, ale nie... Jest, dobra, ja zaraz zobaczę, czy ci się jeszcze nie jest ten miecz potrzebny, bo wiesz, o co chodzi. Jeżeli gdzieś trzeba będzie znowu rozwalić jakieś drzwi tym mieczem, tak? No. No to ty jesteś już bez miecza w tym momencie. No tak. No właśnie. On pozabijał wszystkie. No i otworzył mi drzwi. Ja wiem, ja chyba nie potrzebuję. Znaczy, no wiesz co, no spróbuj, jak chcesz, to ja ci mogę dać save'a, a jeżeli chcesz spróbować grać na razie tak, na razie to graj, a w razie gdyby się coś posypało, to ci po prostu w danym momencie dam save'a lighty. Tak. Na hardcore, na żywioł. Nie, no bo wiesz co, chyba, że tam było takie pomieszczenie, gdzie były trumny. Więc może być tak, że spróbuj jeszcze tym mieczem rozwalić te pomieszczenie z tymi trumnami, bo może być tak, że tam może być jakiś sekret. No ale właśnie, ja przecież teraz jak pójdę, ale jeżeli ci się to udało zrobić, to i tak przecież teraz tutaj jakby zmarnuję ten miecz, tak? Tak, zmarnujesz. No właśnie, no to i tak go nie będę mieć, i tak go nie będę mieć, ale te trumny nie da się tutaj ich rozwalić. Bo aha, nie da się. A weź, on otworzył już drzwi? Bo on musi otworzyć drzwi ten. Tak, on otworzył drzwi. I możesz teraz wyjść na taki dziedziniec. Ja jestem na dziedzińcu. Nie. A. No i na dziedzińcu ale jest taka skrzynia. To pewnie dlatego, że ty masz już ten klucz. To może dlatego, że ja teraz muszę się wrócić po ten klucz. Wiesz, a tu na dziedziniec jest dziedziniec. No to weź jeszcze na dziedzińcu, jest taka skrzynia na... No weź zobacz, rozbij, co tam jest. Nie da się jej rozbić. No to dobra, no to... Praktycznie. Sprawdzę jeszcze tu. Nic się nie stało, nie trzeba było. Znaczy, ty sobie ułatwiłaś sprawę, dlatego że no, zabiłaś wilki mieczem. Tak, ale jeżeli on je zabił faktycznie, no to tutaj jakby. Jest wszystko, powinno być w porządku, tak? Dobra, no to co, wracam się po ten klucz. Tak, i tutaj można go użyć. Nic więcej na tym dziedzińcu nie widzę. Znaczy, widzę tylko dźwignię, ale ta dźwignia. Jest w powietrzu, trzeba by było... To można otworzyć? Nie. Znaleźć coś, gdzie można będzie taką kładkę najpierw, wiesz, podnieść do góry, żeby można było dźwignię użyć. Ja teraz na innym slocie będę to zapisywał. Jezu, jak tu ciemno. Wow. Co tu jest napisane? O Jezu, zaciąłem się. Serio? Nie wiem, czy ty też miałeś tak bez sensu? O. Czy to by też się tak kamera wieszała po wzięciu tego klucza, że tak długo? Nie. Taka... No to nie wiem, to u mnie tak jest. Znowu ten debil. Dobra, no i co, użyłeś już na dziedzińcu tego klucza, tak? Czy nie? Tak. Dobra. Dobrze. Tylko tak. Czy tutaj, gdzie jest ten klucz? Tutaj? Tak, gate key. Matka, jaka muzyka. Matko, spadłem. Potem wchodzę do takich, po takich schodach kręconych. Tak. I tutaj jest znowu ten koleś i on mówi, że pan na ciebie mój czeka. You're invited, jesteś zaproszony. Gdzie on był? Zgubiłam go. Tu chyba. Tak, on mnie prowadzi. O, jest i wampir. On mnie chce tutaj bić. Nie. Czekaj, mam kacynkę. Yes, yes, take it easy. O kurde, ała. Czekaj, bo on... Jeszcze nie mam tej kartki. On zaczyna nas... Ja się tu kręcę, wiesz? Zaczyna nas atakować. Aha. Po rozmowie. I ona rusza tym czosnkiem, wiesz?
I on wtedy na chwilę jest jakby ogłuszony. Mogę jeszcze? Aha, to trzeba użyć z tego. Okej, teraz nie mam kapsztynu. Gdzie to jest? No. Count von Krolak. Chodźcie do mnie. Lara Croft. Tak, tak, można użyć tego czosnku i wtedy on jakby na chwileczkę jest ogłuszony. I szybko trzeba zabrać klucz. I tu widzę apteczkę jeszcze. Masz to? No, czekaj, na razie mam kaczenka. O ty, zbliżę jeden. Ona w ogóle powiedziała, że chciałaby użyć jego telefon na chwilę. W ogóle słyszałeś tak, tak, to? Tak, wie, tak, że chciałaby... Trochę przegłuszyłem cię, nie wiedziałem, że akurat... Spoko, spoko. No dobra, mam ten klucz, ale jest jeszcze drugi tutaj na biurku. Tak, tak. To można otworzyć? Tak, można. Tu jest apteczka. I wiesz co, zaraz przy tym fotelu są drzwi, można je też otworzyć, wiesz? Skopa znaczy się. I tu... coś tu jest. Pochodnia! Tu jest jeszcze jakiś kominek. Te skopa drzwi można wziąć, mówisz, tak? A jest, tak. I flary. Boże, jak tu ciemno. Czy on tu przyjdzie? No on cały czas tu za mną łazi, wiesz? Ale ja się jeszcze tu tak chcę rozejrzeć. W tym pomieszczeniu. No dobra. To można zestrzelić, a my nie mamy czym. No jest pochodnia. O! No tak będzie cały czas mnie tutaj chciał atakować? No przecież to jest bez sensu. A zabrałaś już pochodnie? Nie. Co, bo to jest takie dziwne coś. Tu gdzie są flary, tu gdzie masz pochodnie, to zaraz na lewo no. Są flary. Możesz zapalić jedną i wysunąć taki jeden klocek ze ściany. Mhm. On się tak podświetla inaczej. No widzę, widzę. Mhm. No i może tam trzeba gdzieś wrzucić tą pochodnię. Czy tam jest coś do podpalenia? Nie wiem, nie zerkałem. Jeszcze chcę zobaczyć, czy tutaj... Teraz zobaczę. Gdzie te stoły, jest jeszcze coś? Ała, 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 ale mnie sieknął. Zabił mnie. No, wow, ale w jaki sposób mnie zabił? Wziął mnie i ukąsił w szyję. W sumie ciekawie to wyglądało. O, mój piesek wszedł do pokoju. Czy będzie głośno, czy nie. Ale, aha, i tu używamy tego klucza storeroom key. No i dobra. Jest tak tu ciemno. Wiesz co, przejdę, zobaczę. Tutaj jest tutaj... O, się wstruszyłem? Myślałem, że to jest dobrze. Dobra. Jesteśmy z powrotem i słuchaj, zauważyłam, że jest tam... To jakaś trudna jest. Właśnie, trzeba przerzucić tą pochodnię, bo jest tam do podpalenia. O kuźwa, co to było? Co? O Jezus, kuźwa, wystraszyłem się. Czego? Trup mi wyskoczył. Wystraszyłem się. A widzę, no. A może to trzeba dobrze podpalić? Mówisz. Nie wiem. A słuchaj, a da się to właśnie przerzucić? Właśnie chciałam to podpalić, tą... wiesz, ale... Nie, czemu nie? Bo tutaj nie wiadomo, czy to się da. Da się... Jak to było rzucanie tym pochodnią? Kuźwa, jak było rzucanie? Właśnie... Nie czekaj, wiem. Bo to może... No, ona nie chce żadnej strony tego podpalić, bo te drzwi są zagrodzone tak, jakby można to było, wiesz, podpalić. Nie? Nie masz takiego wrażenia? Poczekaj, bo wiesz co, ja próbuję... Ty tam przerzuciłaś tą? No. A, da się. A, dobra. Wiem już, co trzeba zrobić. A ten trup ci wyskoczył? Ale o jakim? Ja myślałam, że ty o szkielecie mówisz. Ty nie mówisz o szkielecie? No, mówię o szkielecie, a gadam o tym. Co można podpalić? No nie można. Musisz podejść... tutaj się nic nie podpala. Może tam trzeba... Tam był kominek u Drakuli. Nie wiem, czy ty kojarzysz. Był taki jakby parujący, zagaszony kominek. Zwróciłeś na to uwagę? Absolutnie nie. Tam jak zbieraliśmy te dwa klucze.
Aha. No dobra, no, no to dobra. Może to i znowu spróbujemy. Podpalić, przerzucić, ale to jest nie wszystko. Stań sobie jakby tutaj przy tych dywanach i ustaw tak tego szkieleta, żeby on rozwalił te dywany. Tak jak kiedyś ci nieśmiertelni rycerze w piątce albo czwórce. No, w piątce. To tak trzeba zrobić, bo ja chciałam to podpalić, a on mnie pizgnął i rozwalił to. No to dajesz, no. Grzebo mi się jakoś tutaj zbadził dziwnie. U góry jest mała apteczka, jak wskoczysz na taką... Dobra. Skał. Znaczy się tutaj ten klocek, to jest taka właśnie mała apteczka. Ale powiem czekaj, bo on kajem... jeszcze musi coś rozwalić, czy nie? Nie, no chyba po nie. Po co ja mam tu wejść? No bo tam jest taka, tam jest jakby szpadel od... Dobra, jest, mam to. Tylko ja teraz cholera wyjść nie mogę, tak mnie zablokowało. Tak to wyglądało jak szpadel od łopaty. I tu mówisz jest apteczka? No, u góry. Tylko teraz tak, zastanawiam się, czy ten Dracula dalej tam sobie łazi. Wiesz co, nie. Siedzi... A siedzi, widzę, no. Siedzi i... A jak zabrałaś apteczkę, to był ten, nie? Tak. Mhm. Ten taki gonzo, czy jak on tam się nazywa? Idę sprawdzić, czy to się da podpalić. Tak, kominek da się podpalić. Aha, no to dobra. Ja idę sprawdzić, a tam, gdzie ten Dracula siedzi, to wszystko sprawdzałeś, że nic już jej nie da zabrać? Właśnie nie wiem. A teraz można by było tutaj spokojnie troszkę pochodzić. Tak, właśnie. A gdzie moja pochodnia? To by było to wykorzystać. Coś się w ogóle otworzyło. Tylko coś słyszałam, że się otwiera, może tak. Mówisz kominek, a tu? Tak, coś się otworzyło. Tylko nie do końca czaję co. No tutaj generalnie, gdzie ten Dracula, to już nic, prawda? Mhm. A może tutaj na tej klatce schodowej? Co może sobie wezmę? Można wziąć jeszcze tą pochodnię? Wezmę ją na wszelki wypadek. Wiesz co, tu chyba na klatce schodowej się otworzyły, tak, drzwi. Na górę musisz iść. Mhm. I nie może już zabrać tej pochodni. I tutaj jest ten ćwok. I on otwiera tutaj też drzwi, tak? Źle mi się chodzi, jak... a jest. Że nie ma tej broni tu. No. Tu jest jakaś dźwignia jeszcze. Gdzie idziemy? A ja już nie wiem. Gdzie ty mówisz, że ten... Bo mówisz, że ten ćwok coś otwiera, tak? Tak, coś a otwiera? Gdzie ty masz jakąś dźwignię jeszcze? Na samym końcu tego... Tego tutaj, taki, nie wiem, co to jest, taki balkon. Skąd on przyszedł? Tak. No i ja to przeciągnęłam i to nas poprowadziło do jakichś kolejnych jakby tutaj korytarzy, tak? Na tym dziedzińcu. Jezus. Tak, tutaj widzę, że trzeba jakiegoś złotego klucza. Tak, no to jesteśmy w tym samym miejscu. To nie, to ja myślę, żebyśmy się wracali tam. Ciekawe, gdzie jest ta dźwignia. Bo on tu otworzył jeszcze naprzeciwko jakby inne drzwi, widziałeś, prawda? Tak, to on otworzył. No i tutaj też jest złoty klucz potrzebny i mamy. Bed Chamber Key. No tak, bo on, ten wampir miał. Tak. Zaraz sobie tu wejdę. To jest jakaś sypialnia. Poczekaj. A tu? To jest jakieś okno. Da się otworzyć? Nie. Tu się otworzyło. No dobra, jestem faktycznie w jakiejś sypialni. Macamy wszystko. Wszystko, bo to jest tak nieoczywisty custom, że tu się może wydarzyć po prostu wszystko. O, mamy lustro, więc zapewne będzie to działało jak w TR4. Pewnie coś widać, czego nie ma normalnie. Jaka kobieta na zdjęciu. No, zobacz, chociażby apteczka jest na... Apteczka. Na tym. Na łóżku. Na łóżku, ale ja nie mogę jej zabrać. Ja też nie. O, teraz. Może jakoś z tej strony. Co jeszcze jest? A ty można wskoczyć na to łóżko? A można. Wiesz co, coś na stole chyba widzę, czy nie? Tak? No takie coś tutaj jest. Co to jest?
Czy to jest tylko taka ozdoba? No ja taki nie mogę jakby tego włócznia? Taka włócznia, kawałek? Widzę, tak jakby grot. Grot. O, no. No ale nie mogę też. No ja też nie mogę. No to co, nic. Bez sensu by to było. A jest jeszcze to? Ten grot na tym? A jest w lustrze, więc chyba nie. Tu musiało to być dźwigni? Coś właśnie, coś takiego. No chyba, że to jeszcze nie ten etap, że my tu mamy przyjść. Bo jeszcze mi się coś przypomniało. Jest jeszcze jedno pomieszczenie, które żeśmy jakby minęli na klatce schodowej. Ja tam tylko zerknę na chwilę. Była klatka schodowa. Gdzie ona teraz jest? Bo już nie wiem. Można się tu pogubić, nie. Ci powiem. No troszeczkę. A ta szafa? Nie. O. Tutaj jeszcze tak jakby można było rozbić bo tą szybę tutaj w tym, zobaczę, w tej sypialni. No nie. A tu jest jakiś klucz? No nie. Musi tam coś być w tej sypialni. Koniecznie. A tu? Gdzie ta szyba? Nie. Wiesz co, jeszcze trzeba zobaczyć, czy my nie mamy czegoś, czego nie trzeba na przykład połączyć w ekwipunku, aż sprawdzę. Bo ja już nie wiem, co my mamy. No mamy krzyż, to ja widziałem wnękę. Ona jest tam gdzieś na dole, jest. Ale to jeszcze nie wszystko. Jest, widziałam ten krzyż, ale jakby jest... To nie chodzi o to, co jest jakby zablokowane krzesłem? Był tam taki krzyż zablokowany krzesłem. Tak, no i przed chwilą właśnie tam poszłam. Mamy ten... No tak, ale to... To nam, nie wiem, czy nam coś to da, nie? Bo tam po drugiej stronie jeszcze było wnęka na coś, jakiś artefakt chyba. Jeszcze tutaj nie ma całem tego. Może kochana, tutaj nie ma, naprawdę. Może coś z tym obrazem? A czekaj. No, mów. Bo ona się patrzy generalnie na coś, nie? A zobacz, a na ten żyrandol nie da się wejść? No właśnie, wiesz co, tam coś jest chyba, bo w lustrze widzę. I w ogóle ona się patrzy z tego obrazu tam, wiesz? No ale to chyba się nie da tak tutaj wskoczyć, co? Nie. Może trzeba to obniżyć jakoś. Czekaj, a może? Cholera, jasna. O matko, na tą lampę można wejść. No właśnie, tak mi się wydawało, tylko... Tak, jest klucz. No nie wierzę. I to jest chyba ten złoty tam, co? Kuźwa. Gdzie to było? Bardzo łatwo przeoczyć to. Bardzo. Gdzie to było? Tu? Gdzieś tutaj trzeba było w głąb cały czas tym korytarzem takim długim na dziedzińcu lecieć. Prawda? To było chyba tak. To. Albo to nie do tego wcale ten klucz. Do tego. Do tego, dobra. Mhm. Jesteśmy w kuchni. W kuchni, czekaj, bo ona mówi. Telefon! Tak, co czas się patrzy na linię. Tak, zaraz to zrobimy. I nie wiem, czy nie trzeba będzie użyć tego numeru na tej karteczce, który mamy zapisany. Pamiętasz? A, no. Może tak być, ale tak, tu najpierw zbieram. Tu jest coś, żeśmy zabrali z... Co to jest? Rączka? W ogóle na tym stoją tampony. Żartuj. A gdzie ty masz? Aha, faktycznie. Ale to chyba... Nie wiem, takie nawiązywanie do krwi, nie wiem. Nie wiem, tu Dracula, ten, no to ja widzę już, że on tylko, wiesz, jakieś takie właśnie kobiety w takich okresach zapraszał, wiesz, jakich. No. No w ogóle tutaj klucz jakiś, no właśnie, nie? Nie mamy klucza żadnego. Nic nie można zebrać. No można tylko tą rączkę taką z blatu kuchennego. Taką rączkę, jak wysuwasz jakby szuflady i tak dalej. Ale to wiesz co, pod jakimś kątem trzeba to... Nie, ona jest taka drewniana rączka tutaj. Jest, tylko że ona nie chciała mi tego zabrać. Dobra, daję. No nie, chyba nic innego się tu nie da zrobić. Ja bym po prostu spróbowała zadzwonić. Zadzwonić? No bo ona powiedziała, że potrzebuje skorzystać z telefonu, tak? Ale mi telefon nie działa. No nie chcę. A jak to użyjemy na przykład? Nie. Ja pikole.
Może znowu coś tutaj jest, co nie widzimy. Poczekaj. A ten obraz? Ale co to miałoby być? Bez broni jakoś tak dziwnie, aż wszystko strzela. Może jakąś szafkę można otworzyć? A to mikrowele? Nie. Dziwna sprawa. Bathtub handle. To tak jakby coś do kuch. Bath to jest... Boże, nie kuchnia, tylko łazienka, tak? No tak, tak no tak, nie? Bathroom. Tak jakby coś do otwierania łazienki. No ale... mniemam, że do tej łazienki trzeba się jakoś dostać... gdzie? No bo ta łazienka to chyba jest za tymi drzwiami, tak? No właśnie, nie. Nie? Patrzę sobie przez te drzwi i to jest kolejny jakiś... To jest jakiś składzik. Tak patrzę sobie przez wnękę, wiesz? Rozumiem, że tak bagujesz głową. No. Jestem ciekawa po prostu, co tam jest. Dobra. Bathtub handle. To gdzie to będzie? A może coś się jeszcze otworzyło tutaj po drodze? Tu nie. No ale co się jeszcze mogło otworzyć? No nic. Zapalę flarę i... O, czekaj, tu jest wnęka nad kluczem, nad tym, żeby... No ja widziałam, klucz... ale nie wiedziałam, czy tam można wskoczyć. Widziałam, myślałam, że to jest jakaś kratka tam na tym. I tu jest klucz. O Boże. No. Serio, ja byłam przekonana, że to... Aha, tak, bo ja tylko tą kratkę zauważyłam u góry i już olełam tą wnękę. A, widzisz. I pewnie tam można wejść teraz. Tak. Tak. Apteczka. I co, to jest taki składzik, czy co to jest? No takie dziwne, jakieś takie alchemiczne sprawy tu są. Jakieś takie te... Boże, menzurki. Apteczka jest u góry. Zakręciła się jakoś dziwnie i przy książce. Co? Czekaj, mam jakiś kawałek papieru.